Witajcie w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać treningi moich instruktorów i moje treningi z doktorem Komosą. Ponieważ po szkoleniu i po konferencji Polskiego Związku Jeździeckiego, która odbyła się w naszej stadninie, dogadałam się z doktorem Komosą, by mniej więcej zawrzeć taką w miarę stałą współpracę, by trenować moich instruktorów i siebie. Tak, żebyśmy się doszkalali, tak byśmy poszerzali swoje umiejętności. Więc zapraszam Was do oglądania, bo wszyscy instruktorzy trenowali z doktorem Komosą. Staram się cały czas i regularnie poszerzać swoją wiedzę. I tak samo chcę Was do tego namówić. Wiem, że to jest nudne. Wiem, że łatwiej jest pooglądać filmiki, popatrzeć jak ktoś jeździ, trenuje, jak czytać książki. Ale ja Was zachęcam do tego, żeby jednak otworzyć książkę, poczytać, pojechać na szkolenie, pojechać na konferencję, pojechać na wykład, posłuchać mądrzejszej osoby, posłuchać fachowca i starać się poszerzać swoją wiedzę. To jest priorytet, jeśli chcemy zajmować się końmi, jeśli chcemy trenować konie, jeśli chcemy dzielić z nimi życie. Patrz na środek, pół parady i odpuszczenia. Pół parady, odpuść zupełnie. Pięknie. Pulsuj dalej. Przytrzymanie w tej samej sekundzie, odpuszczenie. W tej samej sekundzie, odpuszczenie. Daj mi zejść na dół. Odpuszczenie w tej samej sekundzie. Pulsuj zupełnie. Świetnie, to stepa poprzez. Świetnie. Bardzo dobry. I znowu, tu wjeżdżasz. Patrzymy na biały punkt. Prawa ręka do przodu. To niech mu będzie. Świetnie. I teraz zrobimy parę razy tylko galopie na koniec. Doktor Komosa przyjechał do nas na dwa dni. Mieliśmy w dwa dni, jednego dnia wieczorem, drugiego dnia rano treningi, tak żeby owocne były nasze efekty. Czyli to, co zaczęliśmy pracować dnia poprzedniego, następnego dnia mogliśmy poprawić, skorygować lub umocnić właśnie te dobre emocje. Ja pierwszego dnia pracowałam skokowo z Etną, a drugiego dnia pracowałam ujeżdżeniowo i skupiliśmy się nad stabilnym kontaktem i jazdą właśnie do równego kontaktu w poszerzeniach i skróceniach na Etnie. I tak samo dziewczyny pierwszego dnia miały trening skokowy, pracowały na różnych kombinacjach rozłożonych z drążkami oraz z przeszkodami, stacjonatami, krzyżakami, a następnego dnia skupiliśmy się na pracy ujeżdżeniowej, tak samo bardzo podobne miały ćwiczenia zresztą jak ja, w taki sposób, że pracowały nad ustabilizowaniem ręki, ręka raczej oddająca, a zad włączamy i jedziemy, czyli w zgodzie z biomechaniką ruchu. Pięknie. Skacz tamto. Jeszcze raz skaczemy dalej. Skręcaj. Raz, dwa, trzy. Galopuj. Jeszcze raz. Tak, tak. Ok. Prawa łydka. I to samo. Wewnętrzna łydka w zakrętach czuwa. Nie śpi. Raz, dwa, trzy. Pa. Wewnętrzna łydka wjeżdża. Czemu ten pasie się zginaj? Tak jest. Agnieszka była na koniu cykada. Ania była na koniu Prymus, a Natalka była na koniu Itaka. Nasza Kasia Gossa była na koniu Proven. I powiem Wam szczerze, że te treningi były bardzo fajne, bardzo takie rzeczowe. I co mi się bardzo podoba w doktorze Komosie, że on prowadzi bardzo miękko, ale wymagająco trening. Czyli bardzo podobnie jak prowadził konferencję, że mówił o bardzo wymagających rzeczach, trudnych rzeczach, bo mówił dużo o anatomii, dużo o kostkach różnych, czyli te słowa były dosyć trudne, a w taki sposób je przedstawiał, że one się wydawały łatwe. I trochę też tak było właśnie w treningu, że były zadania trudne, ale w taki sposób przedstawione i tak rozwiązane, że okazywało się, że naprawdę zaczyna to wychodzić i staje się to bardzo przystępne. I myślę, że to jest bardzo ważne właśnie w pracy z ludźmi i z końmi, żeby być miękkim i elastycznym, a doktor taki właśnie jest. Patrzysz na środek. Raz, dwa. Oddaj wodze. Okej, bardzo ładnie. Dobra. Uwaga, będzie szedł.
Który koń jest gotowy? Rudy. Rudy, no to dlaczego? Rudy jedzie. Proszę, tamtą i potem tą. Tak, mówię, że jest taka ludzka droga, fajnie. Wjedź na środek krążku, pamiętaj o dosianie skrętu. I kursuj dalej. Do ściany, przed literą E już się musimy ustawić. Już się ustaw, prawa ręka do przodu. Bardzo ładnie. Moi drodzy, to na tyle. Ja myślę, że wyczerpałam ten temat. Chciałam Wam się pochwalić, że naprawdę chcemy doszkalać siebie, że wszyscy nasi instruktorzy w Iskrze naprawdę dbają o to, żeby poszerzać swoją wiedzę. Ja staram się dbać naprawdę o regularne dziewczyn treningi. Raz, dwa razy w tygodniu pracują ze mną. Jeśli jest taka możliwość, żeby z różnymi szkoleniowcami trenowały, to w 100% wykorzystuję tą szansę i umawiamy takie treningi. Bardzo ważne jest to i starajcie się dbać o to jako trenerzy, jako instruktorzy, żeby pracować nad sobą. Jak będziemy pracować głównie nad sobą, nasi jeźdźcy będą stawali się lepsi. Zobaczycie, że tak jest i najpierw zaczynamy zawsze od siebie, a potem od innych. Więc ja się na tym będę żegnać, kończąc te słowa. Dziękuję, że jesteście. Zaglądajcie na nasze social media. Ja tymczasem się żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie.